Dzisiaj wszystkim z tej strony Screamy, witajcie w nowym odcinku. Otworzyłem dzisiaj salon fryzjerski. Mamy swój własny salon. Nikt mnie teraz z pracy nie wyrzuci. Możemy robić dosłownie wszystko. Mamy oczywiście, zobaczcie tutaj nasz barbershop. Zero gwiazdek na Google. Ale damy sobie radę. Czemu to nie działa? A tu myszka jest. Mamy, zobaczcie, jakieś ulepszenia. Więcej narzędzi, jakieś magiczne narzędzia. Gdzie są w ogóle narzędzia? O, tutaj są! Czy mogę panu odciąć rękę? Pozwoli pan? Zobaczcie, tutaj mamy wymagania, czyli on chce fryzurę i chce też kawę, ale nie mamy maszyny do kawy, nieważne w takim razie. On chce też, żebym mu umył włosy. Zapraszam, zniknął, zniknął, przyrzekam. Czemu on zniknął? O, tu jest! Stary, czemu ty wyglądasz jak jest? Co ci jest nie tak z fryzurą? Ale jak tu fajnie można poprawiać wszystko. Czy mogę mu obciąć tutaj? O! O! Dobra, przepraszam. Wiem, że panu miałem umyć włosy. Przepraszam bardzo. Myjemy włosy. Jak to fajnie wygląda. Co się z nim dzieje? Jak ta woda paruje? A wrzątkiem pana leje. Przepraszam bardzo. Okej, jest przepięknie, przecudownie. No, a mydła nie użyłem, nieważne. Tutaj trzeba mydło rozprowadzić. Będzie pan siwy od dzisiaj. Trochę do oka. Zamknął oczy. Czemu tak dużo? Proszę pana, bo trzeba dobrze umyć. To jest na wyłysienie. Proszę się nie przejmować, zmyjemy to. Zmyjemy to i będzie dobrze, będzie. Już ma łysinę tutaj. Zakryjemy to, proszę pana, zakryjemy to. Będzie mieć pan darmowe usługi u mnie. Dobrze, odkładamy. I co teraz trzeba zrobić? Trzeba wziąć ręcznik. Czemu ma nadal białe włosy? Co tu się stało? O! Chciał być łysy! Chciał być łysy akurat. Dobra, od tego jestem specjalistą. Dobrze, czy czas się liczy? Czas się liczy! Mam 6 minut, dobra. Pozbywamy się wszystkich włosów. Jak najszybciej. Jak najszybciej. Chcę, żeby mu zostały brwi. Dobra, nie ma problemu. Proszę się nie przejmować, zajmiemy się tym. Jaki fryzjer w ogóle robi w 6 minut takie rzeczy? Kto w ogóle później będzie sprzątać te wszystkie włosy? Okej, dobra, to teraz. Wszystkiego się ładnie pozbywamy. Okej. Ucho trochę panu przyciąłem. Odciąłem, zaraz przykleimy. Dobra, wszystko już jest. Wszystko już jest, piękne brwi. Możemy je delikatnie przyciąć. Chociaż chcę mieć chyba długie, ale takie delikatnie przycięte w tym miejscu. Okej. Pomalowane na żółto. Nie wiem, jak się kolor zmienia. Gdzie się kolor zmienia? Jak się w tym... Dobra, czerwone będą, proszę bardzo. Tutaj jeszcze czerwony czubek włosów. Gotowe, proszę. Zobaczmy, czy będzie zadowolony. Czemu ty musisz na jakimś stołku stać dodatkowym? To będzie, proszę pana, za tą profesjonalną usługę. Zobaczmy ile. Higiena! 2,5 gwiazdki! To proszę pana będzie 18 dolarów! O! Dał mi swoją kartę! Dobra, wbijamy 180 dolarów! Okej, zaliczone. Dziękuję bardzo. Do kieszeni to sobie schowam. Proszę się nie przejmować. Chociaż jak tak sobie myślę, 2,5 gwiazdki to nie jest zbyt dobrze. Ten pan już się stresuje, patrząc na tamtą wcześniejszą fryzurę. Spokojnie, proszę pana, do pana jeszcze dojdziemy. Tutaj trzeba umyć. O, jednak te... Jak to się stało? Miałeś przed chwilą ładną brodę. Czy on też chce być łysy? Co jest z wami nie tak? Znaczy nie wyzywajmy łysych ludzi, tak? Tylko czemu każdy chce być... To jest brudne. To jest brudne. Dobra, musimy to umyć. Higiena jest ważna. Nie wiem, tutaj umyję. Nie działa. Jakie mam to umyć teraz? O, tutaj się myje rzeczy. Zobaczcie. Musi pan trochę poczekać, bo higiena jest ważna, tak? Dobra, bierzemy ostrze i pozbywamy się sześciu tenkich włosów. Ja jak tak na pana patrzę, mógł pan zostać owłosiony, ale niech będzie. Okej, to ma być w miarę długie, ale nie jakoś super długie. Możemy pana uczesać, 10 dolarów jest oczywiście za czesanie.
Pan się chce ze mną kłócić? Pan się chce ze mną kłócić, czy co? Chcesz dostać tymi zarażonymi HIV-em nożyczkami? O, tu się wybiera kolory. Dobra, on chce jakie? Fioletowe. Bierzemy fioletowy kolor. Psikamy, no przepięknie, proszę pana. I zobaczcie, gotowy. Klient gotowy, klient zadowolony. Widać po jego minie. Okej, zobaczmy. O, wow, wow. 3 gwiazdki, dobra, nie no, musimy mieć 5 gwiazdek, bo to jest nadal beznadziejnie. To będzie, proszę pana, $15. Dziękuję. Okej. Proszę! Czemu pomachał o tak głową? Ile w ogóle kosztuje ta maszyna do robienia kawy? Gdzie to jest? Tu jest. $60. Dobra, to nie jest drogie, szczerze. Zróbmy teraz idealnie kogoś. Zróbmy idealnie kogoś. Weźmy tego pana. Ten pan chce mycie głowy. Na razie timer się nie zaczął, więc mamy czas. Możemy włożyć nożyczki. Możemy włożyć wszystko do dezynfekcji. I teraz musimy idealnie umyć głowę. Najpierw trzeba lekko zmoczyć głowę. Wszystko tutaj jakoś rozczesać. Zmywamy wszystko. Proszę zamknąć oczy. I wycieramy naszego klienta, żeby miał suche włosy. Czemu mu tak stają dęba? Okej. Czemu oni wszyscy mają taką łysinę tutaj? Co on chce? Irokeza chce. Dobra. Bierzemy. To musimy wziąć. To musimy znowu wziąć. Te ostrze, tą brzytwę. I pozbyć się wszystkich włosów. Na 0 mm chce. I zrobić panu idealnego irokeza. Musimy wszystko sprawdzić najpierw. Dobra, jakoś w ten sposób. Zrobić sobie linię, gdzie mniej więcej te wszystkie włosy odciąć. Czemu on chce tutaj mieć łysy kawałek? Dobra, zróbmy mu łysy kawałek. Proszę, bardzo proszę. Dlaczego? Okej, wszystko oczywiście ładnie wyczyszczmy. To wygląda koszmarnie. To jest taka styluwa oczywiście. Nie no, to wygląda lepiej niż tutaj. No zobaczcie. Wygląda pan przefantastycznie. Nie no, gotowe. Nie może być nic lepiej. Tylko chcę jeszcze wygolone brwi. O, w tym miejscu i w tym miejscu. Tutaj chcę mieć takie troszkę dłuższe, więc mu troszkę potniemy. Okej, gotowe. No teraz musi być 5 gwiazdek. Proszę, znowu tu pani przyszła. Możesz zadzwonić po profesjonalną obsługę czyszczenia, żeby wyczyścić twój sklep. Dlaczego czyścić? A, woda narozlewana. Wszędzie jest syf. Nie dziękuję. Dobra, zobaczmy, okej, dobra, 4 gwiazdki, nie jest źle. Dawaj hajs, zobaczmy ile zarobiliśmy. $21, myślałem, że więcej. Dostaliśmy też tipa na 4 złote. Dziękuję. Zobaczmy, czy będzie wow. O, jest zadowolona. Pierwszy zadowolony klient. Mamy 3 gwiazdki. I mamy prawie pieniądze na maszynę do kawy. Zapraszam kolejną osobę. Stary, ty na poważnie? Nie wiem, gdzie to oglądałeś, ale ty na poważnie. Jeszcze jak? Nie odwracaj ode mnie oczu. Łysiny na środku. Dobra, zajmiemy się tym. Oczywiście najpierw wszystko zdezynfekujmy. Mamy 7 minut, więc nie musimy się śpieszyć. Możemy oczywiście go jeszcze pomalować tutaj. Calusieńkiego na zielono. O, zmieniłem na niebieski. Dobra, bierzemy główne narzędzie do wyłysiania ludzi i przejeżdżamy przez całą czaszkę. Mniej więcej na środku. O, lekko ma pan tutaj łysinkę, ale zakryjemy. O nie, on chce w tą stronę włosy, to będzie widać. Dobra, jakoś tak. Wszystkie włosy w tą stronę. A co jakbym tak panu podciął gardło? Przepraszam, to po prostu moje hobby, tak? Jakie on ma długie wąsy. Podcinamy wąsa, zobaczcie, wygląda powoli. Prawie tak jak na zdjęciu. Jezu, mam 3 minuty. Odetniemy panu ucho. Mam nadzieję, że pan się tym nie przejmie. Jak to wygląda z tyłu? Co ja mam z tym zrobić? Dobra, na pewno przyciąć delikatnie do... A nie, poczesać ją w dół. To tak delikatnie do góry. Dobra, już prawie pan tak wygląda. Już prawie tak pan wygląda, proszę mi zaufać. Brwi mają być krótkie.
Dobrze, dobrze, że tu lustra nie ma. Bardzo się z tego cieszę. Dobra, gotowy, jest pan gotowy. W domu pan może oczywiście to wszystko zobaczyć. Jeszcze tutaj z tej strony podejdziemy, damy to w dół tym grzebieniem najlepiej. Gotowe. Gotowe. Dobrze, dobrze, to będzie, proszę pana, 300 zł za tą stylizację. 3 gwiazdki, srebrny medal dostałem. Nie był zadowolony. No dobra, musimy tu posprzątać, tylko jest taki problem, że nie wiem gdzie i nie wiem jak. Nie widzę tutaj dosłownie nic, nie wiem, suszarką się nie da. Dobra, zamówmy serwis sprzątający. $12? Dobra, przynajmniej może będą dawać więcej pieniędzy, jak będzie czysto. Dzwonimy po nich. Wow, ile tu jest ludzi? 4 ludzi przyszło czyścić za 50 zł wyczyścili we czwórkę wszystko, nie? Podyszce to stali. Mamy czyściutko. Możemy zaprosić kolejnego klienta. Niestety nie mam mycia głowy. Nie wiem czemu, może przez te pogłoski dziwne. On chce mieć takie włosy podniesione do góry. Dobra, mamy 7 minut. Mamy 7 minut, wystarczy. Najpierw zacznijmy od golenia brwi. Okej, okay, troszkę za mocno tutaj. Czy ja będę musiał ciąć te włosy w ten sposób? Przecież to jest koszmar. To będzie koszmar, ale dobra, tniemy. Okej, okay, tutaj gotowe. Mam nadzieję, że pan zostawił subika i lajka, bo stracisz ucho. O, przepraszam za głośno. Stracisz ucho, rozumiesz? Tutaj jeszcze troszkę. Proszę się nie stresować, czemu pan się zaczął trzęść? Okej, okay, z tyłu chcę gołą głowę i tak lekko zachodzącą w tą stronę. Jakoś tak. Teraz czeszemy do przodu. Za mało włosów mu tu zostawiłem z przodu. Będzie dobrze, proszę się nie przejmować. Zaraz tutaj z podłogi weźmiemy włosy, przykleimy panu. Jeszcze tylko kolor, kolorujemy naszego stałego klienta. Mam wrażenie, że panią widzę już setny raz tutaj. Nie wiem, czy pani, czy pan, ale okej, nieważne. Proszę, gotowe. Zobaczmy, ile teraz dostaliśmy. Dajmy dezynfekcję tutaj. Zobaczmy, ile będzie gwiazdek. O. O, 3,5, nie jest źle. $32. $32 już mamy. Dawaj to. Mamy jakieś 100 zł ponad za jedno ostrzyżenie pana. Jeszcze w taki sposób. O. Dobra, teraz stać nas na wszystko, widzowie. Stać nas na wszystko. Możemy kupić maszynę do kawy. Kupujemy maszynę do kawy, $60, okej. Okay. Mamy też klimatyzację. To też kupujemy. Mamy $2 już pozostałe, nieważne. Ten chce mycie głowy. Dobra, zaraz do tego przejdziemy. Najpierw dajmy naszym klientom kawę. Proszę bardzo. Okej. Okay. Dobra, proszę pana. Proszę śmiało pić, nie ma żadnej trucizny. Ten nie chce, a ten chce też kawę. Czemu tu się już rozlało coś? Proszę bardzo. Oczywiście dezynfekcja narzędzi, proszę bardzo. Czemu ty tak dziwnie siedzisz w telefonie? Zapraszam. Dostał kawę i nie wypił nawet. O, chcę być łysy. Dobra, to jest nasza szansa. Nasza szansa na 5 gwiazdek. Mamy wszystko odkażone. Dobra, wszystko jest dobrze. Golimy tego pana. Jak najszybciej. Czas jest ważny. Mam nadzieję, że pana nie pokaleczę. Tutaj grzyweczkę do zera. Tutaj trochę brody. Trzeba też trochę zostawić. Pozbywamy się wąsa. Teraz wszystko w dół. Chociaż na górze chcę mieć troszkę przycięte chyba. Nie no, jest idealnie. 4 minuty zostały. Zobaczmy. 4 gwiazdki. Myślałem, że będzie 5. Mamy $21. Zobaczcie, ile już klientów przychodzi. Dzień dobry, proszę pani. Witam w naszym salonie. Pozwoli pani, że zajmę się pani włoskami. Pracuję tutaj... Dwie godziny pracuję, ale proszę mi zaufać. Nalejmy tutaj troszkę tego wybielacza i oczywiście rozsmaru... A, wody nie nalałem. Nalejmy tutaj wybielacza, ale ma pani łosinę tutaj. Rozprowadźmy wszystko. Myjemy, całą panią umyję nawet. To jest mój pierwszy dzień. Dam z siebie wszystko.
Co pani mówi, że mokro? Proszę pani, i tak pada na zewnątrz całe życie. Całe życie po prostu jest... O, jaka długa ta słuchawka. Stary, ciebie też umyjemy. Pana też umyjemy. Stary, ktoś dzwoni do ciebie, czemu nie odbierasz? Całe życie pada na zewnątrz, więc raczej im nic to nie zmieni. Jacy dziwni ludzie chodzą w ogóle na zewnątrz. Dobrze, dobrze, już możemy wysuszyć pani włoski. Przepiękny kolor. Zmienił się na troszkę białe, ale proszę się nie przejmować. Wybielacze tak mają. Tutaj panią jeszcze troszkę wytrzemy. Dobrze, zapraszam, zapraszam na krzesło. Mamy 7,5 minuty. Pani chce mieć łysinę. Tak, pani chce mieć łysinę na czubku głowy. Damy radę, nie ma problemu. Wyjmujemy narzędzia i uwaga, tniemy trochę po uchu. Ile ma pani tych włosów? Co tu się dzieje w ogóle? Z przodu miało być dłuższe. Ma pani jeden dłuższy, tak? Powinien pani wystarczyć. Tutaj jeszcze z tyłu potniemy. Z tyłu chyba na zero praktycznie, więc nie musi się pani przejmować. Tutaj maszynka nie daje rady. Bierzemy ostrze, żyletką. Żyletką pani robimy łysinkę, taką delikatną łysinkę. Co 5 włosów będzie jeden włos. Teraz tutaj. Nie no, to jest dzieło sztuki, dzieło sztuki. Proszę bardzo, nie ma żadnych błędów tutaj z tyłu. Z tyłu. Musimy to zaczesać delikatnie, żeby nie widziała przed powrotem do domu. Tutaj pani tak do góry postawi te włosy, żeby wydawały się dłuższe i gęstsze. Delikatnie podcinamy brwi. Idealnie. Jest idealnie. Super, super. 10% więcej mamy. 2,5 gwiazdki. Nie podoba ci się, dlaczego? Dała nam jeszcze 4 złote na piwku. Przepraszam. Idź do jakiegoś normalnego fryzjera. Zniknęło. To ze wstydu raczej. A to co niby jest te fryzury, które potrafię zrobić? No, to chyba nie ja, to na pewno nie ja. Ale to w sumie wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Piszcie, czy chcecie więcej tej gry. Piszcie, czy chcecie więcej Barbershopa Screamiego. Ja wam dziękuję za oglądanie. I pa, pa.